W Nowym Sączu na krytej pływalni nie można pływać po godzinie 20. Basen jest czynny od godziny 8 do godziny 20. Dlaczego tak krótko? Pytał w trakcie sesji Rady Miasta radny Grzegorz Fecko. Moje pytanie jest takie, co się takiego dzieje w Nowym Sączu, że na Mosirze basen w Nowym Sączu jest czynny od 8 do godziny bodajże 20, natomiast w Chełmcu 2 godziny wcześniej jest otwarty i 2 godziny dłużej pracuje, tak? Czyli krótko mówiąc, są wakacje, coś takiego się dzieje jeszcze raz, bo tutaj rzeczywiście mój poprzedni kolega radny Trzygodny mówił, jak ważne jest zdrowie, oczywiście jak bardziej ja będę mu tu sturował. I jak dodaje Grzegorz Fecko, miasto w przeciwieństwie do Chełmca nie wykorzystuje swojego potencjału. Nasze miasto od gminy Chełmiec jest 4-krotnie liczniejsze. I zastanawiające jest to, dlaczego nie wykorzystujemy tego potencjału. Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim marnowanie potencjału z jednej strony, a drugie nie dawanie szansy na rozwój w kulturze fizycznej dla mieszkańców i młodzieży Nowego Sącza. Odpowiedzi Grzegorzowi Fecko udzielił zastępca prezydenta Artur Bochenek. Oczywiście głos pana radnego zostanie wzięty pod uwagę. Jak tylko pan dyrektor Mosiru wróci z urlopu, bo akurat teraz jest na urlopie, przedyskutujemy tę sprawę. Także dziękuję za informację. Z pytaniem o to, dlaczego basen jest nieczynny po godzinie 20 i czy są szanse na wydłużenie czasu jego dostępności, zwróciliśmy się do Marcina Rojny, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jednak pomimo wcześniejszych zapewnień, dyrektor nie znalazł czasu, aby oddzwonić i umówić się na wywiad.